Dzisiaj jest nasz drugi dzień naszego podróżowania i teraz czekamy na autobus, żeby podjechać na pociąg. Będziemy jechać do Barcelony, pożyczamy longboardy i jeździmy na longboardach. I zwiedzamy na sportowo. Czyli longboardowy dzień i widzimy się gdzie? W Barcelonie. Dobra, dotarliśmy do Barcelony. Dojechaliśmy, teraz idziemy wypożyczyć longboardy. No i się zaraz widzimy. Udało nam się wypożyczyć longboardy. Będzie jazda. Dzisiaj dlatego założyłem czapkę Supreme i old school. Jeżdżę w Jeezach. To najlepsze buty na deskę. I co, jedziemy, pokażemy wam to. Znajdujemy się znowu pod... We Francji znajdujemy się. Nie no, jesteśmy przy tym łuku triumfalnym. I co, Maciek? Jak będzie 200 łapek w górę, to jadę na longu do Sabadell. No dobra, 200 łapek w górę i Maciek idzie na longu do Sabadell. O, zaraz coś fajnego wam pokażemy. Bądźcie za chwilę. To jest jakiś magik tutaj miejscowy. Nie wiem, co on pokazuje. Nie ma być fajnie, ludzie oglądają, ale na razie średnio spadamy stąd. Jedziemy sobie teraz nad morze, na promenadę, tam trochę pojeździmy. Longboardy mamy wypoczone do jutra, ale niestety jutro już dwa treningi. No i nie uda nam się tego zrobić, żeby wykorzystać całe wypożyczenie do jazdy. No i co? No i sobie śmigamy, tak? Co tam? Dobrze. Trochę się zgrzałem, bo mam bluzę. Jest naprawdę tutaj ciepło. Jeżdżę w samych krótkich spodenkach, w bluzie. Ludzie tutaj chodzą w kurtkach i ja ich naprawdę nie rozumiem, bo jest naprawdę bardzo ciepło. Tam w krótkich spodenkach jest zajebiście, dosłownie mówię, no lekko wieje, ale naprawdę ale przyjemnie. Ale słoneczko świeci. Jednego kepsa nie widziałem. Jest to dość martwiące. Jest kebab na górze. W Polsce na każdym kroku jest jakiś kebab. A tutaj, tutaj nie ma.
piątek, przed rozpoczęciem kariery pływackiej, był skate'em, jeździł na desce, więc teraz tutaj się popłynie. Znajdujemy się nad promenadą. Wczoraj byliśmy tutaj już wieczorem, ale bez desek. Byliśmy w oceanarium. Może wrzucę trochę zdjęć właśnie z oceanarium, pokażę wam jak było. Niby ludziom jest zimno, my jesteśmy przyzwyczajeni do zimniejszego klimatu w Polsce. Jest 13 stopni, a my chodzimy w bluzie, w krótkich spodenkach. Maciek jest tego przykładem. Jest mi naprawdę bardzo ciepło. Jest naprawdę przyjemnie jak się jeździ na tej desce. Ja się nawet zastanawiam, czy bluzy nie ściągnę. Mamy wakacje w styczniu. U nas nie ma takiej możliwości w Polsce, żeby w styczniu sobie wyjść nad morze i... No się wygrzewa i wypływa. No widzę, tam dwójka pływa sobie na deskach, to fajnie wygląda. I tyle, co macie powiedzieć? O, kit 140 zł. No właśnie. Jakby ktoś się skusił, to... Dobra. Zaraz. A jeżeli ktoś by jeszcze chciał kupić jakąś torebkę Louis Vuitton, to proszę pisać. Zauroczony architekturą. Przejechałem właśnie taką mega wąską uliczkę. No było wąsko, ale przejechałem. A jesteśmy już po zwiedzaniu góry, na którą jechaliśmy wyciągiem. Byliśmy przy okazji też na promenadzie przy morzu. Trochę dzisiaj zobaczyliśmy. Naprawdę było bardzo przyjemnie. Teraz jedziemy oddać longboardy, które dzisiaj naprawdę nam się przydały, bo myślę, że bez tych longboardów nie poruszaliśmy się tak szybko. Trochę nam się nogi też zmęczyły oczywiście. Jutro kolejny trening, więc na pewno to pewnie odczujemy. I co? Będziemy kończyć nasz dzień i został nam jeszcze jeden etap z jedzeniem, bo jesteśmy naprawdę mega głodni. Znalazłem się z chłopakami. Odnaleźliśmy się, już oddaliśmy nasze longboardy. No i teraz, jak mówiłem, zmierzamy w kierunku jedzenia. Nasz kucharz Bartosz Piszczerowicz zaplanował, że zjemy co, Maćku? Burgera. Ale plan drugi, plan B był taki, że pójdziemy na doner kebab. Niestety wyszliśmy i nie zobaczyliśmy mięsa, tylko co? Ale no właśnie nic, tak naprawdę nic nie zobaczyliśmy, ale Piszczer nalegał, żebyśmy zostali i zjedli. Ale sisu. Kebab jak kebab. Na dworcu czy w centrum ten sam, nie? Piszczor. Co tam, czy z krokodyla, czy z kota, nie? Wszystko się wygląda. Ale mam burgera. Mam teraz pytanie do naszych oglądających, czy mam się udać do fryzjera, czy nie? Witamy w hotelu. Już jesteśmy, wróciliśmy z Barcelony po bardzo wyczerpującym dniu. Po dniu, w którym dużo zwiedzaliśmy,
na longboardach jeździliśmy dzisiaj. No, trochę przeszliśmy, w sumie więcej przejechaliśmy, ale na pewno longboardy ułatwiły nam podróżowanie prawie szybciej, sprawniej. No i dużo więcej fanów było z tego niż schodzenia, bo tak to byśmy tylko narzekali, że nas no miło, no tak to sobie pojeździliśmy trochę.